おなべはかわいいかわいいかわいい、おなべはかわいいかわいいかわいい、おなべはかわいいかわいいかわいい、おなべはかわいい。Przygodę z rapem zacząłem, jeśli mnie pamięć nie myli, pierwsze takie słuchanie, można powiedzieć, rapu, to się zaczęło w podstawówce w szóstej klasie podstawówki, kiedy ziomek mi przesłał na telefon jakieś kawałki Soboty, Slums Attack, Śliwa, tam jeszcze ktoś był, ale nie pamiętam już dokładnie kto, to wtedy zacząłem słuchać takiego rapu, nie spodobał mi się, bo była dla mnie to muzyka strasznie wulgarna i ja jeszcze byłem młody i nie trafiała do mnie ta muzyka. Na serio słuchać rapu, że tak, że słucham i mi się w kit już tak podobał, to zaczęło się w drugiej gimnazjum, kiedy mi ziomek podesłał Reto Minotaur i od tego zacząłem tak w miarę bardziej poważnie, myślę, słuchać muzyki. No i tak zacząłem z muzyką. Dobra, wlecę sobie w tego bita ziomal, wkładam werset i czuję się tu dobrze. Od czego zacząłem? W sensie takie rapowe, Gdzie pisałeś te teksty pierwsze? Aha, no to historia jest ciekawa, znaczy dla mnie ciekawa, to są też wspomnienia. Druga klasa gimnazjum, jeśli mnie pamięć, nie, trzecia klasa gimnazjum, to był taki moment, kiedy z ziomkiem Semin, którego pozdrawiam, chodziliśmy prawie codziennie na blałki, nie? Codziennie byliśmy na blałkach. I pamiętam do dziś, jak codziennie, jak przyjeżdżałem autobusem na PKS-a, sobie zamiast iść do szkoły, to szliśmy kompletnie w drugą stronę. I pamiętam raz na takiej właśnie blałce, Semi podjarany pokazuje mi tekst i mówi, że napisał tekst rapowy. Ja oczywiście się z niego śmiałem. Śmiałem się z niego, bo mi się wydawało to kompletnie głupie, że co, robić rap, muzykę taką, przez to sensu żadnego nie ma. Ale potem zajawka mnie złapała i sobie idąc w tym samym dniu zaczęliśmy freestylować. Puścił jakiś dziwny, taki stary beat, nie, czysto old school, i zaczęliśmy sobie freestylować. I on rzucił coś tam w jakiś freestyle, potem ja rzuciłem, nie. No i pamiętam, że od wtedy zacząłem coś z rapem robić, coś wtedy się zaczęło. Były na początku freestyle, u mnie cały czas były na początku freestyle, bo ja pisać tekstów nie umiałem. No i tak, pamiętam, że pierwszy tekst, jaki pisałem, to też było na blałce, kiedy siedzieliśmy sobie na takim placyku i z Semim puszczony beat na głośniku i se pisaliśmy tekst normalnie, i to była taka zajebista zajawka u nas, nie? Nie mieliśmy nic, żadnego sprzętu, tylko to po prostu była czysta zajawa, że chcemy tą muzykę jakoś tworzyć, nie? Nawet pojęcia nie mieliśmy, bo to po prostu bierzesz beat i coś tam, co ci do głowy przyjdzie, siema, sobie siedzę i coś tam sklecę, no, coś takiego. Popijam moje gorzkie łzy, palę sny, popijam moje gorzkie łzy, palę sny, popijam moje gorzkie łzy. Było na blałce. Wszystko się na blałkach działo. Idziemy z Semim, Semi też szukał ksywy. Wtedy się jeszcze nazywał Sand. Szukał ksywy i ja tak myślę, jaką ja mogę mieć ksywkę, nie? I tam były pomysły, żeby do jakiegoś zwierzaka, coś jak jakieś zwierzę, co było, było takie u nas, myśleliśmy, że to mogłoby fajnie wyjść, jakby jakieś nam się udało takie właśnie ksywkę znaleźć, ale ja po prostu, w sumie nie ja, to w sumie Mariusz, Semi, po prostu powiedział OSK. I tak powstała ksywka, nie? Potem ewoluowała. Przechodziła swoją ewolucję, ale myślę, że nadal można mówić OSK, OSK. No. Nie szukam nowych kolegów, żadnych takich spraw, bo ja nie potrzebuję tego, mam muzykę i rap. Wybrałem rap. Zawsze wolał. Czemu wybrałem taki gatunek? Ponieważ, raczej to na początku nie było zamierzone, bo muszę się przyznać, na początku myślałem, że po prostu w rapie można... że to jest muzyka dla wszystkich, każdy może ją tworzyć, każdy może w nią pójść, bo to jest po prostu pisanie tekstów, które się rymują, nie musisz śpiewać. A teraz jak na to patrzę, to myślę, że też poszłem w rap, nie? Jak teraz myślę, że cieszę się, że poszłem w rap też dlatego, że
że jest to muzyka, która ma swoje podgatunki, ona łączy różne gatunki, jest rap pop, narkopop, trap, czy cokolwiek byś tam nie powiedział, ale jest jakieś śpiewane coś, jest coś z innej stylistyki, to jest w ogóle masakra, ile rap daje możliwości, ale tak na początku poszłem w rap, bo myślałem, że to jest muzyka dla każdego i mnie kumpel namówił i takiej muzyki też słuchałem. Ludzie marionetki, nie ja. Cztery kreski, nie chodzi o szczura. Można powiedzieć, że są co chwilę, bo trudna chwila. No na przykład piszesz tekst, nie? Wyobraź sobie, piszesz tekst, składasz go, masz jakiś pomysł, jak to zrobić, jak to pod bita zaśpiewać, no i potem to śpiewasz pod ten bit, nie? Napisałeś cały tekst, dużo czasu na tym spędziłeś i to wychodzi za przeproszeniem bardzo, bardzo słabo, bardzo, no tak nie pasuje w ogóle, jest słabe, nie? I to jest trudna chwila, bo wtedy się nic nie chce się po prostu. Ja tak mam, że jak mi nie wychodzi, to po prostu czasami nawet wyłączę po prostu program do nagrywania i mam wyrąbane i idę po prostu, nie wiem, coś oglądać albo grać w coś, nie? Więc trudne chwile można powiedzieć, że są co chwilę, ale taką jedną z trudniejszych chwil, które pamiętam, to było jak mi się laptop zepsuł i nie mogłem nagrywać i miałem już takie w głowie myśli, że już chyba do rapu nie wrócę. No, ale dzięki Bogu wróciłem i dalej to nagrywam, dalej to robię i dalej się rozwijam. Walę cały czas na płótno, rzeczy rzucane na kartkach daje dobre brzmienia. Nie czekam na innych, ruchy do przodu wyprzedzam. No, można też tak 22 miesiące z tego, co sobie liczyłem ostatnio, bo sobie nawet liczyłem. Można nawet tutaj podpisać fajny wers, który wam Arek wklei w mą. 2 lata temu postanowiłem się rzucić na moją życia wersję. Mojego życia wersję, co rzuca we mnie problemami, złym i chłodnym spojrzeniem, ale to już mnie nie rusza. Odizolowałem się od gówna. W wolnej chwili robię muzykę. No nie tylko muzykę, czasami też coś obejrzę, jakiś serial, jakieś anime, ale najczęściej robię muzykę albo sobie też pogram, no. Ale zazwyczaj muzyka, bo to jest największa moja zajawka. Jeśli widzisz ruchy typa, to ktoś pociąga za sznurki. Głowa sama lata, przytakują wszystko dla kapuchy. Próbują hamować odruchy. Mam wzorca, taki wzór, który mnie prowadzi. Szczerze, może kiedyś coś takiego było, ale to było w bardzo minimalnym stopniu, bo nawet kiedyś nie potrafiłbym coś takiego zrobić, bo kiedyś może trochę ten BDOS, trochę te takie właśnie młodsi raperzy, którzy się strasznie wybili w ostatnim czasie, mnie jakoś tam byli dla mnie wzorcem, ale tak na tą chwilę i już to już przez dłuższą chwilę to trwa, nie mam żadnego wzorca, ponieważ wzorzec nie jest mi potrzebny, bo myślę, że jeśli chcesz się rozwijać, to musisz sam się rozwijać, nie możesz się na kimś wzorować, bo no to ci nic nie da, po prostu będziesz trochę kopią niestety. I czasami wzorowanie jest dobre, ale w minimalnym stopniu, nie? I kształtowanie tego swojego ja, swojego flow, swojego tego, ale nie mam wzorca. Rozwijam się sam z sobą i myślę, że tak to chcę dalej robić i tak to prowadzę. Ona była kawaii, kawaii, kawaii. Ona była kawaii, kawaii, kawaii. Ona była kawaii. Co sądzę o tym? No co mogę sądzić? Sam z tego korzystam. Autotune to jest bardzo dobry efekt dla kogoś, kto nie potrafi śpiewać. I po prostu, jeśli ktoś potrafi z tego użytkować, to nawet jak nie ma głosu, to może zrobić coś pięknego. Ja uwielbiam śpiewać. I jak udało mi się opanować autotuna, to teraz cały czas robiłem taką muzykę, w której było mnóstwo u mnie śpiewu, refreny były śpiewane, prawie wszystko było śpiewane i autotune mega sprawa, a jak nie potrafisz, to nie używaj, no niestety, nie? Autotune też nie służy też do śpiewania, można powiedzieć, że na przykład są różne style śpiewania, rapowania z tunem, ale dla mnie autotune ogólnie służy do śpiewania i no, autotune polecam, dobra rzecz, tylko trzeba potrafić z tego korzystać, nie fałszować na autotunie, bo to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Nawet na autotunie fałszować. Ja pierdzielę, tak się nie robi. Nie, tak się nie robi. Nagle myślę sobie, czy to były sny, może tak, to nie liczy się dziś. Do dalszej pracy nad muzyką motywuje mnie przede wszystkim sam proces twórczy i samo to,
kurde, jakie to jest zajebiste, że coś można stworzyć i to jest mega. To mnie zawsze jarało, że możesz coś przekazać, jakieś emocje w tej muzyce. No jakieś tam opinie też czytam, chociaż opinie też czasami mnie motywują, ale jakieś opinie, a nie jakieś głupie komentarze, które nic do, mi tu nie wnoszą. No, więc tak myślę, że ogólnie sam proces twórczy i te opinie i samo to, że coś tworzę, to mnie motywuje i że ludziom to się spodoba. Tylko to liczy się dziś, nie wchodź mi w drogę, bo jadę sobie tutaj, ziomie, taranuję sobie drogę, leczę na szczyty po kruchym lodzie, idę przez miasto ludzi... Tak, ostatnio myślę nad trochę, może nie zmianą stylu, ale zmianą podejścia do do tego rapu i muzyki ogólnie. Mam zamiar teraz mniej śpiewania, bardziej old school, bardziej specyficzne brzmienia i coś takiego będę teraz działał. Nie oznacza to też, że zmieniam całkowicie na to styl, tylko że chcę się za to wziąć, bo mnie to jara i chciałbym w to wpuść. I nie jestem jebanym tako, kurwa. Posrani ludzie. Mi gościu pisał, że jestem burrito i chuj. Ja tak nawet nawinąłem, wiesz? Śmieszy mnie porównywanie do burrito. Jakbym puścił freestyle, by być kimś, lol. Ja, burrito. No to jest... Nie rozumiem tego, no jak można w freestylu próbować być taką Hemingwayem, który ma tak złożone teksty. Teraz trochę się zmieniło i mam swoje cele. Morda pisze, że jest coraz lepiej i jak zdobędę co zechcę, żebym nie stracił głowy jak nie jedna postać w tym świecie. BTA, Biuro Tworzenia Artystów, jest ekipą, która mnie wspiera, którą założył mój przyjaciel Semi, no z którym też zaczynałem, jak mówiłem wcześniej. No i co? No to tak jak mówię, jest ekipą, która mnie wspiera w jakimś tam stopniu. Czy często na grupie, na mesie gadamy o muzyce, coś tam kminimy. No i to wszystko, co mogę jeszcze powiedzieć. To co najważniejsze, nie? Ludzie marionetki, nie ja. Cztery kreski, nie chodzi o szczura ani... Przed majkiem. Zdarzy się, że mogę się stresować, ale to było kiedyś, kiedy bardziej pisałem teksty. Teraz mniej. Bo mi się bardziej zdarza, że freestyluję i po prostu to płynie ze mnie, te po prostu wszystko płynie ze mnie i się w ogóle nie stresuję, bo to jest zawsze dla mnie luźne, kiedy rzucam jakiś luźny freestyle. Ale tak, może się zdarzyć, że się stresuję przed mikiem, bo jak coś napiszesz ciężkiego, coś tu długo robiłeś i potem to nagrywasz, to jest trochę taka presja, nie? Że czy to wyjdzie aż tak zajebiście, jak myślisz. Dobra, wlecę sobie w tego bita, ziomal. Wkładam werset i czuję się tu dobrze. Może ja uwielbiałem śpiewać. Jak byłem mniejszy, to prawie codziennie, jak było coś śpiewanego, to sobie śpiewałem. Uwielbiałem strasznie muzykę śpiewaną i sam śpiewać po prostu uwielbiałem. A jak mi się udało dorwać do autotuna, to po prostu musiałem się za to wziąć, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możesz robić. No kurde, śpiewane rzeczy są zarąbiste. Dla mnie to jest... mega, nie? Jak słyszę siebie, jak śpiewam, to się jaram w cholerę. Nagle myślę sobie, czy to były sny. Może tak, to nie liczy się dziś, bo spełniamy sny. Ona była kawaii. Przyszłość tak, że będę dalej robił muzykę. No i zobaczymy, co będzie dalej. Może mi się uda, może mi się nie uda. Ja w to wierzę i się w 100% temu oddaję. No, tak widzę moją przyszłość, że będę robił muzykę i co będzie w przyszłości też nie wiem, ale wierzę w to, że ta muzyka w końcu jakieś, że zbiorę jakieś żniwo z tej muzyki. Dobra, wlecę sobie w tego bita, ziomal, wkładam werset i... Na koniec chciałbym od ciebie dodać, że nie wiem, nie zwracajcie uwagi na to, co myślą inni, idźcie w swoją pasję, bo zawsze się znajdą takie typy, które powiedzą wam zawsze, że chujowo to wychodzi, a zawsze na początku wszystko, no za coś, co się zabierzecie, nigdy tego nie robiliście, to zawsze będzie wam to chujowo wychodzić. Więc nie zwracajcie uwagi na opinie innych i idźcie w swoją pasję. I co jeszcze mogę? Jeszcze bym pozdrowił tego Arka, z którym tu nagrywam. Po raz drugi. Ej, może nie powinienem mówić, że drugi raz to nagrywamy. O,
dobrze jest. Ale drugi raz przyjechał, drugi raz to nagrywamy i drugi raz dzieje się akcja. Pozdrowić moich przyjaciół, Semiego, Rutę i Proroka. No. Robię ciągle dobre rzeczy! Dobre rzeczy! Piszę ciągle nowe teksty! Nowe teksty! Młody OSK cały czas buduje ciągle markę. Nie pierdoli się, tworzy ją w rapie, który cały czas nagrywa i napierdala ze składem OSK i BTA. Backwood robią cały czas ten rap. Ja tworzę tą muzykę i kocham to cały czas. Młodszy OSK. Ej! Młodszy OSK. Młodszy OSK. Młodszy OSK. Backwood.